Moi drodzy, chciałbym dzisiaj zająć się takim tematem, który nazwałem sobie święty czy pospolity. Jak po tekście pamięciowym słyszeliście, już są tam pewnie pewne odniesienia były do tego, kto jest ludem świętym i tak dalej. Wiele mamy takich tekstów w Piśmie Świętym, które mówią właśnie o tym, że lud Boży powinien taki być. Ale chyba nie powiem nic nowego, jak powiem, że w dzisiejszych czasach świętość się bardzo zdewaluowała. To, co kiedyś dla ludzi było naprawdę święte, mieli do tego szacunek, dzisiaj to wszystko się po prostu jakoś zmienia. Myślę, że jest tak również dlatego, że żyjemy w takim społeczeństwie, nie znam się za bardzo na tym, ale to się nazywa chyba postmodernizmem, gdzie generalnie twierdzi się, że nie ma jakichś prawd absolutnych. Po prostu ty wierzysz tak, jak nikomu nie przeszkadzasz, to jest dobrze, prawda? Ty wierzysz w to, ja wierzę w tamto i fajnie, prawda? Razem będziemy sobie jakoś współistnieć. Nie ma żadnych jakichś tam prawd. Natomiast Pismo Święte mówi dokładnie coś innego, że Bóg dał pewne zasady, Bóg dał pewne prawa i dobrze jest, żeby ludzie według tych praw żyli. No takim najwidoczniejszym przykładem dla mnie, jak to wszystko się zmienia, jest to, choćby, że Bóg powiedział na początku, że małżeństwo to jest związek kogo? Kobiety i mężczyzny. A dzisiaj wiele ludzi stara się nam powiedzieć, że nie, że to można również zmienić. Ale moi drodzy, chcę tutaj posłużyć się kilkoma przykładami i chciałbym, abyście najpierw otworzyli drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Drugi rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej i tam chcę przeczytać werset 16 i 17. Tutaj Bóg daje człowiekowi taki rozkaz, 16 werset. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. To jest na samym początku właśnie sytuacja, kiedy Bóg mówi, daje pewne polecenie odnośnie właśnie tego drzewa poznania dobra i zła. I oczywiście historię wszyscy dobrze znamy. Ja do tych tekstów jeszcze będę chciał przeczytać do każdego chociażby jedno zdanie z Ducha Proroctwa. I tu mam takie zdanie z historii zbawienia. Umieszczeni w tak pięknym ogrodzie mieli wszystko, co było potrzebne do szczęścia. A więc mamy Adama i Ewę, mają wszystko. Mamy jakiś wielki, przepiękny ogród. Wyobrażam sobie, znaczy nawet nie jestem w stanie sobie go wyobrazić, ale wyobrażam sobie, że nawet właśnie no, ciężko to wyobrazić, jak tam było pięknie. I mają wszystkie drzewa do swojej dyspozycji. Jedno Bóg powiedział, to jest moje, do tego proszę tutaj mi nie rościć żadnych pretensji. No i wynik oczywiście znamy, że akurat to jedno, oczywiście diabeł też do tego swoje przyłożył, że to jedno właśnie znalazło się w centrum uwagi, zwłaszcza Ewy. Ale moi drodzy, takie pytanie. Jak myślicie, czy to drzewo, które Bóg wyznaczył, oddzielił, czy ono się różniło czymś od innych drzew, oprócz tego, że miało być, że z tego mieli nie zrywać? Ja nie sądzę. Ja nie sądzę, żeby nad tym drzewem jakaś aureola się unosiła, prawda, że akurat nie, bo to Boże. Tak naprawdę, co zadecydowało o tym, że to drzewo jest święte, czyli oddzielone do jakiegoś szczególnego celu, a resztę nie jest? To było co? Proszę? Boże postanowienie, prawda? Bóg tak powiedział. To drzewo jest moje i proszę mi go zostawić. Tamte drzewa są wasze i możecie z nich korzystać. Tak więc chciałbym właśnie, żeby to gdzieś utkwiło w waszej pamięci, że to akurat drzewo było w jakiś sposób wyróżnione, no święte powiedziałem, wiadomo, że nie w tym sensie święte jak ludzie, ale wyróżnione może lepiej to będzie brzmiało, to było tylko i wyłącznie Boże postanowienie, bo przypuszczam, że Bóg mógł każde inne drzewo w taki sposób nazwać. Ale idźmy dalej. Otwórzmy trzecią Księgę Mojżeszową, czyli Księgę Kapłańską. Teraz mamy trochę inaczej nazywane te księgi. Księgę Kapłańska, 9 rozdział. I tam chcę przeczytać z 9 rozdziału, chcę przeczytać werset 24. To już jest sytuacja, gdzie Izraelici są wyprowadzeni z Egiptu, prawda, idą przez pustynię, cały przybytek jest wybudowany, te szaty dla kapłanów, wszystko to jest zrobione i ma mieć miejsce złożenie pierwszej ofiary. I chcę tutaj właśnie przeczytać odnośnie tego. Może od 23 wersetu zacznę. Mojżesz i Aaron weszli do namiotu zgromadzenia, a potem wyszli i błogosławili lud, a chwała Pańska ukazała się całemu ludowi. Wyszedł bowiem ogień od Pana i strawił na ołtarzu ofiarę całopalną i tłuszcz. A gdy to ujrzał cały lud, wydał radosny okrzyk i padł na twarz. A więc mamy taką sytuację, jest jakaś ofiara przygotowana, prawda, ogień Boży spada, zapala tą ofiarę, ale na tym się nie kończyło. Dlaczego? Bo 10 werset mówi co innego, znaczy mówi nam dalej, tak. Przepraszam, tak, 10 rozdział, 1 werset.
Synowie Arona, Nadab i Abihu, wzięli kadzielnicę, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. I wtedy co się stało? Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich tak, że zmarli przed Panem. I znowu to samo pytanie. Gdybyśmy wzięli ten ogień, który Bóg sam zapalił, a tutaj ten, który oni zapalili, to jak myślicie, czy pod względem fizycznym, czy chemicznym, czy one się jakoś różniły? Czy nad tym Bożym ogniem była jakaś aureola? Nie. Po prostu to był ogień, który, co się z nim stało? W jakiś sposób został przez Boga, prawda, zesłany, spuszczony, nie wiem jak to nazwać. I to z tego ognia oni mieli te ofiary właśnie zapalać, kadzidło i to wszystko, cała ta służba świątynna od tego ognia miała właśnie być prowadzona. I tutaj też z Patriarchów i Proroków chciałem przeczytać jedno zdanie. Spalając kadzidło, użyli zwykłego zamiast poświęconego ognia, który Bóg sam rozpalił i który zgodnie z jego rozkazem miał być w tym celu używany. Więc co tak naprawdę wyróżniało ten ogień? Boże postanowienie. No tu może była troszkę inna sytuacja, bo tam drzewa Bóg nie zrzucił, prawda, od razu, ono było, ale tutaj ten ogień spadł z nieba. Ale generalnie w późniejszym czasie, jeżeli ktoś nawet nie widział tego zjawiska, a chciałbym to zobaczyć, nie wiem jak wy, ktoś nawet nie widział tego zjawiska, to nie odróżniłby, czy to jest ogień ten, czy tamten, prawda? Ale miał być akurat ten ogień i tego mieli się trzymać. No niestety, jak wiemy, nie trzymali się. Wiemy też potem, Biblia w pewien sposób sugeruje, że dlaczego akurat ofiarowali inny ogień, pamiętacie? Bo najprawdopodobniej byli pod wpływem alkoholu, prawda? I można to w jakiś sposób tam również wyczytać, choć nie jest to może tak wprost powiedziane. Ale chodzi mi o to, że ten ogień był szczególny, to było Bożym postanowieniem. Teraz przenieśmy się trochę dalej do Księgi Daniela. 5 rozdział Księgi Daniela. Mamy tu sytuację, kiedy jest już królem Baltazar, czyli wnuk Nebukadnezara. I tu chcę przeczytać 5 pierwszych wersetów z 5 rozdziału Księgi Daniela. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed tym 1000 pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, znowu mamy tutaj, prawda, wino, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, i jego żony, i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jeruzalemie, a król i jego dostojnicy, jego żony, jego nałożnice pili z nich, pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. I oczywiście znamy dalej historię, wiemy, co było napisane, wiemy, kto przyszedł, wyjaśnił i tak dalej. Ale nie chcę się teraz tym zajmować. Zobaczcie, Bóg był długocierpliwy. Była uczta, znaczy najpierw Izrael w niewoli, prawda? Była uczta, nic specjalnego się nie działo. Wszyscy pijani, jakieś tam może orgie i tak dalej. Ale w którym momencie Bóg zareagował? Kiedy co zrobiono? Przyniesiono naczynia, które były co? Poświęcone, prawda, w świątyni jerozolimskiej. I tutaj też mam takie krótkie zdanie z książki Patriarchowie, Prorocy i Królowie. Monarcha chciał w ten sposób pokazać, że nic nie jest tak święte, by nie mógł po to wyciągnąć ręki. I co się stało? No i stała się tragedia, bo wiemy, że Belsazar akurat tej nocy zginął, kiedy Persowie zdobyli Babilon. No i to samo pytanie. Gdybyście postawili kielich ze świątyni pańskiej, a tu jakiś inny kielich, który też pewnie mieli piękne w Babilonie, może nawet piękniejsze niż te z Jerozolimy, to też nad nim prawdopodobnie nie było żadnej aureoli, że to jest jakieś, prawda, szczególne. Nie. Co decydowało o tym, że to był szczególny kielich? Boże postanowienie, w tym akurat oczywiście poświęcenie, bo to wszystko, co było w świątyni, było poświęcone. I widzicie, Nebukadnezar potrafił jeszcze zachować jakiś rozsądek w tej kwestii. Nabonid, o nim za bardzo nic nie wiemy, a Belsazar, widzicie, znów pod działaniem wina, jednak stwierdził, że żadnych ograniczeń. Jaki Bóg, prawda? Ja sobie tu zrobię z tym to, co będę tylko chciał. I to chcę jeszcze raz podkreślić właśnie, że to, co się stało, właśnie stało się, znaczy było to tak zaplanowane przez Boga, że miały być pewne rzeczy święte. A inne rzeczy mogły być pospolite. I zwłaszcza lud Boży miał się tego trzymać, że to, co Bóg poświęcił, to, co Bóg oddzielił, miało być oddzielone i poświęcone.
Ale moi drodzy, te sytuacje, o których teraz przeczytałem, tak naprawdę nas już nie dotyczą, prawda? To było w Starym Testamencie, to było dawno. I widzicie, Bóg w niektórych sytuacjach reagował od razu, a w niektórych sytuacjach i od razu, i nie od razu, a w niektórych sytuacjach nie reagował. Zobaczcie, kiedy Adam z Ewą zerwali owoc, no to Bóg zareagował, no tak bym powiedział, połowicznie, bo narracja Słowa Bożego mówi, że nawet niektóre Biblie jak mówią, że w dniu czy dnia, prawda, którego zjesz, to co zrobisz? Umrzesz, prawda? No oni nie umarli od razu, ale mimo, że nie umarli, to co? Musieli opuścić Eden, musieli opuścić raj i wiadomo, grzech sprowadzili na ziemię. Nadab i Abihu zostali ukarani, że tak powiem, od razu, prawda? Od razu na samym początku. Jeśli chodzi o Baltazara, no miał trochę czasu, żeby się zapoznać z historią swojego dziadka, niestety nie wykorzystał tego. Ale Salomon napisał, wiecie, takie ciekawe słowa. One są zapisane w Księdze Kaznodziei Salomona, 8 rozdział, 12 werset. Księga Kaznodziei Salomona i to jest, wydaje mi się, prawda również w dzisiejszych czasach. Jest to napisane tak. Ponieważ wyroku skazującego za zły czyn nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Zobaczcie. I tak było potem, bo z drugiej strony, zobaczcie, jeśli chodzi o ogień ten poświęcony, ogień pański w przypadku Nadaba i Abihu, Bóg zareagował od razu. Ale moi drodzy, jak czytacie historię Izraela, co się działo później? Przecież świątynia, były okresy, że świątynia w ogóle nie funkcjonowała, prawda? Zamknięta, gdzieś tam księgi pogubili i też przecież nie było już jakiegoś świętego ognia. Musieli używać tego pospolitego. Nie było jeszcze, kiedy Salomon wybudował świątynię, to nie mógł wejść do świątyni z jakiego powodu? Pamiętacie? Bo chwała pańska była w świątyni, prawda? A kiedy była wybudowana świątynia po niewoli babilońskiej, to co tam było? Nic nie było. Nie było chwały, nie było nawet skrzyni przymierza, prawda? Podobno tam był kamień jakiś, nie wiem, to tam tradycja podaje. Wiemy, że Jeremiasz gdzieś tą skrzynię ukrył. I zobaczcie, ale do pewnego momentu to, co było święte, to było. Ale chodzi mi teraz o to, że w pewnych momentach Bóg reagował od razu, ale nie zawsze. A tutaj Salomon pisze, że chęć pełnienia czynienia złego wzrasta, gdyż nie wykonuje się od razu wyroku skazującego. No i teraz pytanie, czy to dobrze, czy źle, że się nie wykonuje od razu, prawda? No i tak i nie, zależy jak na to spojrzymy. Ale moi drodzy, powiedziałem wam wcześniej, że zarówno kwestia drzewa, ognia, naczyń ze świątyni, to jest coś, co już przeminęło, nas to nie dotyczy. Ale są pewne kwestie, które nas jeszcze dzisiaj dotyczą. Jak myślicie, jakie to są kwestie? Chcę, abyście otwarli, nie ma tu może zbyt dużo czasu, żeby wam dawać więcej czasu na odpowiedź, ale otwórzcie drugą Mojżeszową, 20 rozdział, 8 werset. Pamiętacie, co tam jest napisane? 20 Mojżeszowej, w 8 wersecie, 20 rozdziale. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. No i teraz tak, zobaczcie. Kiedy czytamy historię, jak naród izraelski chodził po pustyni, też mamy taką sytuację. Oczywiście sabat nie był nowy. To było pewnego rodzaju przypomnienie, bo sobota była dana od samego początku. I tutaj też chcę posłużyć się cytatem, to jest akurat też z Patriarchów i Proroków. Sabat nie został wprowadzony jako coś nowego, był ustanowiony już przy stworzeniu. Należy o nim pamiętać i zachowywać go na pamiątkę dzieła stworzenia. Ale kiedy Bóg przypomniał im bardzo wyraźnie poprzez zesłanie manny, prawda, znamy, pamiętamy całą tą historię z manną w sabat i tak dalej, przykazania, to w pewnym momencie ukamionowano jednego człowieka. Pamiętacie dlaczego? Bo zbierał drzewo w sabat. I kara, że tak powiem, była... Znaczy, ja nie wiem dokładnie, bo to jest 4 Mojżeszowej. Prawdopodobnie trochę czasu upłynęło, ale relatywnie dość szybko. I potem, tak jak powiedziałem, działy się różne dziwne rzeczy w sobotę. Przecież Izraelici tak naprawdę też sobotę przekraczali na wszelkie możliwe sposoby i prorocy Izajasz, prawda, i tak dalej musieli ich napominać. I wydawałoby się, że Bóg jakby nie reaguje na to, co było później. Owszem, ukamionowali tego człowieka, który zbierał drzewo, a potem to już jakby Bóg puścił to wszystko, no niech się dzieje, tak się ma dziać. Chociaż nie do końca, moi drodzy, bo kiedy otworzymy sobie, a zachęcam was do tego, abyście sobie otwarli drugą księgę Kronik, druga księga Kronik, jest tam taki ciekawy tekst, który pokazuje, że jednak Bóg pamięta o tym, co nie powinno się dziać, a co się działo złego. Druga Księga Kronik, 36 rozdział. Tam są między innymi powody tego, dlaczego naród izraelski znalazł się w niewoli babilońskiej. I 21 werset mówi tak. Tak wypełniło się słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza tej treści.
przez cały czas spustoszenia, dopóki kraj nie odpłaci swoich sabatów, będzie odpoczywał, aby dopełnić 70 lat. Wydawałoby się, że Bóg już nie reaguje, ale jednak przyszedł czas, że ta ziemia musiała w jakiś sposób, czy Izraelici musieli odpłacić te sabaty, których nie przestrzegali. Nie wiem, czy poruszać ten temat, ale gdzieś kiedyś czytałem taką ciekawostkę, ja to traktuję w ramach ciekawostki, że ktoś kiedyś policzył właśnie, ile tych sabatów oni nie przestrzegali i właśnie to weszło w ramy ich niewoli babilońskiej. Ale to tak traktujcie, wiecie, jako pewną niewiadomą. Ale moi drodzy, a co nas dzisiaj dotyczy? Czy nie ma dzisiaj jakichś świętości, które powinny być takimi świętościami, prawda, a my to trochę lekceważymy? Przed sobotą jaki mamy dzień? Dzień przygotowania, prawda? Jak wygląda dzień przygotowania w naszych rodzinach, z nas samych? Czy pośpiech, prawda, na ostatnią chwilę i na hurra wszystko, prawda, żeby zdążyć? Czy jakoś tak, prawda, staramy się to wszystko rozłożyć? Gdzieś pamiętam, że Ellen White napisała, że Żydzi rozpoczynali sabat 20 minut wcześniej. Wiecie dlaczego? Żeby się przypadkiem nie spóźnić. I potem napisała coś takiego, że był to bardzo dobry zwyczaj. To coś w tym stylu, że warto byłoby to naśladować. Moi drodzy, jakie mamy podejście do takich podstawowych spraw, jak nasz ubiór na nabożeństwo, jak potem na przykład kwestia gotowania, kwestia jakiegoś tam sprzątania i tak dalej. No pewnie nikt generalnie nie sprząta, może nie robi jakichś porządków. Ale myślę, że pewne te pojęcia trochę się nam już obyły i czasami no, różnie to w te soboty wygląda. I powiem wam, że mi osobiście jest przykro i smutno, jak przychodzę do zboru. Wiecie, powiem wam, niedawno byłem w zborze na usługiwaniu, trochę dalej niż tutaj. My jesteśmy może jeszcze bardziej konserwatywni. Nie było nas tam zbyt dużo, było kilkanaście osób. Ja byłem jedyny, który byłem w garniturze. Wiecie, tak patrzyłem i myślę sobie, no nie jest to dobre, nie jest to dobre. Ja osobiście tak uważam, to jest moje zdanie. Wiecie, my się możemy tłumaczyć gorącem i tak dalej, że lato. Ale powiem wam, że niedaleko mojego domu jest taki dom, taka willa, gdzie mieszkają siostry zakonne. I czasami widzę ten upał, 30 stopni. Ostatnio jedna siostra w tej sułtannie, w tym habicie, maluje płot, inna kosi trawę, prawda? Jeszcze inna tam coś innego robi. I powiem wam, że na ich twarzach nie widziałem jakichś specjalnie, żeby one były uciemiężone tym, że w taki upał muszą w tych sułtannach, prawda, chodzić. A my czasami jesteśmy rozebrani do granic przyzwoitości i cały czas, prawda, się wachlujemy i tak dalej. Ja wiem, że jest ciężko, klimat się nam ociepla i tak dalej. Ale myślę, moi drodzy, że pewne rzeczy trzeba sobie troszkę przewartościować. I teraz zobaczcie, bo to nie jest kwestia, która tylko nas dotyczy. Zauważcie, że przychodzą inni ludzie, może nie tak, wiecie, gromadnie i wielkiej ilości, ale pojawiają się. I oni kogo obserwują? Nas obserwują. Nas obserwują, moi drodzy. Ja pamiętam, jak szedłem do zboru, to na początku jakoś tak chodziłem w sweterku, no bo tak, wiecie, przyzwyczajony, jakoś nie lubiłem garnituru, czułem jakąś taką awersję do garnituru. Potem nawet było mi to troszkę na rękę, bo wiecie, to był jeszcze czas, kiedy nie poprosili się za kazalnicy, jak nie miałeś garnituru, nie? A już jakieś kwestie modlitwy i tak dalej, mnie to jeszcze trochę krępowało i tak sobie myślę czasami, a bezpiecznie jak będę w sweterku i w koszuli, prawda? Ale wiecie, nie wiem dlaczego tak się stało, to było jeszcze zanim, żeśmy z Heleną chyba zaczęli wspólnie chodzić. Sam jakoś stwierdziłem, że muszę wyglądać jak mężczyzna w prawdziwym zborze, prawda, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. I sam sobie kupiłem garnitur, nie był może najlepszy, ale w każdym razie tak to przynajmniej u mnie wyglądało. Dlaczego ja o tym mówię? Bo myślę, że to wszystko idzie w niewłaściwym kierunku. Jeżeli ten świat jeszcze poistnieje dłużej, no to nie wiem, czasami naprawdę jest to przykre, jak widzę jakieś koszulki, trampki, dżinsy, no nie wiem. Mamy się czuć dobrze, ale z drugiej strony mówimy, że spotykamy się, idziemy na spotkanie z kim? Z Królem Wszechświata, z Wielkim Bogiem. Owszem, też z przyjacielem. Ale czy idąc na spotkanie z przyjacielem, nie mogę się jakoś porządnie ubrać? Oni tam mieli te ubrania, tam 19 rozdział, 10 werset mówi, mieli wyprać, przygotować swoje ubrania. Oni pewnie chodząc po pustyni nie mieli, wiecie, takiego dobrobytu jak my, gdzie szafy pękają w szwach, prawda, drzwi się nie chcą zamknąć, możemy sobie wybierać, przebierać, a czasami okazuje się, że bierzemy to, w czym chodzimy przez cały tydzień. Ja to rozumiem w ten sposób, że oni mieli mieć szczególny ubiór na sobotę, a jeżeli nawet nie mieli szczególnego, to mieli ją wyprać, o czym tutaj pisze, aby ten ubiór stał się właśnie szczególny. A czas nabożeństwa, moi drodzy. Czym dla was jest czas nabożeństwa?
Ja też uważam, że to powinny być jakiś szczególny czas. A zauważam, dzisiaj jest coraz większe znudzenie, jakieś takie znużenie. Wiecie, z czego to wynika? Ja wam powiem, to jest genialna recepta. Nie chcesz się nudzić na nabożeństwie? Zaangażuj się, nie będziesz się nudził. Nie będzie się nikt nudził, jak się w cokolwiek zaangażuje. Używanie komórek, prawda, rozmowy i tak dalej. Ja w swoim zborze to już się kiedyś tak żartowałem, tak myślałem, że to da coś komuś do zrozumienia, że chyba zmienimy jakby miejsce funkcjonowania i nabożeństwo zrobimy w szatni, bo czasami tam jest ciszej niż w kaplicy. No ale czasami to, wiecie, do ludzi dociera, czasami nie dociera. A czas wolny, moi drodzy? Oglądanie telewizji, komputery, to wszystko, czym się zajmujemy na co dzień. Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że jak ktoś, nie wiem, przeleci sobie szczotką buta w sobotę, to jest jakiś wielki grzech, albo gdzieś tam kobieta sukienkę sobie lekko odprasuje, albo ktoś tam włączy jakiś sobie film, posłucha na internecie. Ale wiecie, jakie mam do tego podejście? Jeżeli ja będę robił te czynności, które robię w tygodniu, będę robił w sobotę, to w końcu czym ten dzień się będzie różnił od zwykłego poprzedniego dnia? Widzicie? Oglądanie filmów przyrodniczych, słuchanie kazań. No piękna idea. Tylko wiecie, ja teraz widzę, że jak ja chcę sobie posłuchać kazania, jak ja wejdę na tego YouTube'a, to zanim ja dotrę do tego kazania, to ja obejrzę 15 reklam i 20 jakichś niepotrzebnych zupełnych informacji. Dlatego ja przechytrzyłem, wiecie. Ja sobie kazania i wykłady pościągałem i dlatego nie muszę wchodzić na YouTube'a, tylko sobie z własnego komputera odtwarzam. A tak tylko na marginesie. I moi drodzy, zobaczcie, jest pewnego rodzaju różnica między tymi przykładami, które podałem wcześniej, to znaczy drzewo, ogień, naczynia ze świątyni, że tamte rzeczy były poświęcone, a zostały potraktowane jak? Jako pospolite. Natomiast dzisiaj w chrześcijaństwie, ja już tu nie mówię teraz o nas jako adwentystach, ale dzisiaj w chrześcijaństwie ogólnie, dzień, który był stworzony jako jaki dzień? Pospolity jest traktowany jak? Jako święty, mam tu na myśli oczywiście niedzielę. I zobaczcie, człowiek zawsze coś potrafi, co potrafi przeinaczyć. Ale moi drodzy, tutaj skupiłem się trochę na sobocie, ale myślę, że nie tylko tutaj o sobocie warto wspomnieć, bo chcę jeszcze wspomnieć o takich dwóch kwestiach. Otwórzcie pierwszą Mojżeszową, 14 rozdział, 20 werset. 14 rozdział, 20 werset. Jest to sytuacja, kiedy Abraham spotyka się z Melchisedekiem, kiedy uwolnił, przepraszam, Lota i tam werset 20. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje, a Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. A w Księdze Kapłańskiej, czyli w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 27 wersecie, tu jeszcze chcę przeczytać 27 werset, przepraszam, rozdział i werset 30, pisze tak. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. I tu chcę przeczytać znowu zdanie z książki Patriarchowie i Prorocy. Zamiarem systemu dziesięcin i składania ofiar było wpojenie w umysły ludzi tej wielkiej prawdy, że Bóg jest źródłem wszelkich błogosławień zsyłanych Jego stworzeniom i że to Jemu człowiek powinien okazać wdzięczność za dobre dary Jego opatrzności. My bardzo często podchodzimy do dziesięciny jako do czegoś, co my musimy Bogu oddać, a może jeszcze, prawda, mi się tam jakieś zapasy uszczuplą i tak dalej. Ale tak naprawdę zamysłem Bożym odnośnie dziesięciny było co? Żeby nauczyć nas zaufania do Boga, że nawet jak mi brakuje, a oddasz dziesięcinę, to co? Umrzemy z głodu czy nie? Nie umrzemy. Ja osobiście słyszałem wiele doświadczeń. Ja sam też mam swój własny przykład, że jak człowiek jest wierny w oddawaniu dziesięciny, to mu, prawda, to przeżyje. Oczywiście tu jest pewien problem, bo trzeba rozróżnić między potrzebami a zachciankami, bo my najczęściej się skupiamy na zachciankach, a Bóg się skupia na czym? Na naszych potrzebach, które są o wiele mniejsze niż nasze zachcianki. I znowu, kiedy ja bym wziął, nie wiem, pieniądze tutaj na jednej ręce, miał pieniądze poświęcone, czyli na dziesięcinę odłożone, a drugie zwykłe, na codzienne zakupy, to jaka różnica jest między tymi pieniędzmi? Nie ma żadnej, tylko to, że to jest, prawda, poświęcone dla Pana i to powinno być właśnie oddane. I jeszcze jedną kwestię chciałbym wspomnieć, mianowicie jeszcze do pierwszej Księgi Mojżeszowej. Pierwszy rozdział i 29 werset. Tu jest tak napisane, chodzi o naszą dietę. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem.
Ellen White pisze w książce Chrześcijanina dieta. Ten, który stworzył człowieka, najlepiej zna jego potrzeby i wyznaczył mu najlepszą dietę. A czasem możemy usłyszeć, co tam roślinna, co tam i tak dalej. Wiecie, ostatnio mieliśmy stoisko nad Niczechowic, mieliśmy Niczechowic i przygotowaliśmy taką wegetariańską degustację. No i niektórzy, wiecie, z takim trochę tak pogardliwie, a to tam jakieś trawy i tak dalej. Ale wiecie, jak zaczęli próbować, to zauważyłem, że jakoś tak się potem drugi raz wracali i podchodzili do tego, bo naprawdę jak się nie wie, to się można dziwić, ale jeżeli się to umie przyrządzić, to naprawdę to nie jest bardzo dobre, prawda? I moi drodzy, Bóg dał człowiekowi do picia co przede wszystkim? Wodę. A szatan co podsunął? Kawusie, a Coca-Colę, prawda? A Fantę, a jeszcze inne jakieś energetyki. No i teraz to wszystko, prawda? I co? I mamy wybór. Mamy wybór. To my decydujemy, moi drodzy. A tutaj przeczytałem, że Bóg wie, co jest dla nas najlepsze. Co jest dla nas najlepsze i dlaczego to właśnie dał. Ale moi drodzy, chciałem jeszcze taki inny temat troszkę poruszyć. Wiem, że czasu już nie ma dużo, ale myślę, że orkiestra zdąży jeszcze. Bo wybór między świętym a pospolitym, jeżeli będziemy święte traktować pospolicie, no to prawda, będziemy iść w stronę tego, że będziemy grzeszyć. Ale moi drodzy, takie pytanie wam zadam. Jak wam się wydaje, jaki grzech jest najbardziej niebezpieczny? Nie mam tu na myśli oczywiście grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Może ktoś uchwyci mój tok myślenia. Jak myślicie, jaki grzech jest najbardziej niebezpieczny dla nas? Powtarzam. Ja wam powiem tak, ktoś to nazwał grzech zaniedbania. I zaraz wam przeczytam, co to za grzech. Wiecie, dlaczego on jest niebezpieczny? Bo bardzo często nie traktujemy go jak grzech. A ja wam zaraz przeczytam, jaki to jest grzech zaniedbania. Otwórzcie Jakub 4 rozdział i 17 werset. Prawdopodobnie już wiecie, o co mi chodzi. 4 rozdział listu Jakuba, 17 werset. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Widzicie? Możecie dobrze czynić? Na pewno każdy może dobrze czynić więcej niż to czyni. Wiecie, kiedyś słyszałem taką fajną definicję chrześcijaństwa. Jakiś pastor to powiedział. W chrześcijaństwie chodzi o to, aby drugiemu było lepiej. I ja tak czasami właśnie się zastanawiam. My jako adwentyści bardzo dużą wagę przywiązujemy do Bożych przykazań. Ale zauważyłem, że my jak gdyby zatrzymujemy się w połowie drogi, bo przykazania mówią, czego mamy nie robić, prawda? No i jeżeli czegoś nie robimy, to czujemy się dobrze, no bo jestem wierny Bogu, bo czegoś tam nie robię, prawda? Ale chrześcijaństwo nie polega tylko na tym, żeby nie czynić źle, ale żeby co? Żeby czynić dobrze. I jest to bardzo jasno wyrażone właśnie w Piśmie Świętym. Zobaczcie, otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, 12 werset. To jest werset, który się nazywa jak? Pamiętacie? Jest to złota zasada. I zobaczcie, to jest ciekawe, że Jezus nie powiedział, nie czyńcie tego, co by inni wam nie czynili, prawda? Ale co powiedział? A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. A gdzie w zakonie jest napisane, że mamy coś czynić, prawda? Dekalog mówi, nie rób tego czy tamtego i tak dalej. Ale Jezus, ja to przynajmniej tak rozumiem, Jezus tutaj się odwołuje do naszej aktywności. Czyń to, co byś chciał, aby tobie również czyniono, prawda? I teraz chcę się odwołać do takiej sceny, którą też dobrze znacie, ale ona jest trochę dziwna. Otwórzcie 25 rozdział Ewangelii Mateusza i tam jest ten tak zwany, ta przypowieść o dniu sądu, prawda? I wiecie, ja tą przypowieść tyle razy czytałem, ale stwierdziłem, że jest to trochę dziwne. Ja tu chcę przeczytać, nie całą oczywiście przypowieść, będziemy czytać, ale 41 do 43 i 45. Wtedy powie tym po lewicy: idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagim, a nie przychodziliście do mnie. Chorym i w więzieniu, a nie odwiedzaliście mnie. I 45 może. Wtedy odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. Wiecie, co mnie zadziwia w tych tekstach bardzo? To mamy scenę sądu, czyli jakby taką ostatnią scenę przed tym, kiedy ktoś zostanie albo zbawiony, albo potępiony. Czy nie spodziewalibyście się, że Jezus powie tak: ty byłeś dobry, bo wiernie zachowywałeś sobotę. Ty byłeś dobry, bo, nie wiem, oddałeś życie za kogoś.
ty byłeś dobry, będziesz zbawiony, bo coś tam jeszcze robiłeś wspaniałego. A Jezus co mówi? Co on tak naprawdę mówi? Nie zna was. A oni mówią, tak, oni mówią, ci ludzie mówią, kiedy i tak dalej. A zobaczcie, co jest ciekawe, że ci, którzy postępowali właściwie, oni nawet nie wiedzą, że robili właściwie. Czy nie dziwi was to, że można nie wiedzieć, że się robi dobrze? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Ja się zastanawiałem i doszedłem, wiecie, takiego wniosku. Wiecie, kiedy można nie wiedzieć, kiedy się robi dobrze? Jak to jest naszym nawykiem. Jak robię to codziennie, prawda? Robię to za każdym razem, kiedy mam taką możliwość. Bo kiedy, wiecie, kiedy ja raz pójdę do więzienia, na przykład z bratem Robertem, jakbym poszedł do więzienia, wiecie, to ja przyjadę do was na apel i będę wam opowiadał, że byłem w więzieniu, z więźniami rozmawiałem, bo dla mnie to jest takie szczególne wydarzenie. Ale ja bym chodził, prawda, co tydzień do więzienia, no o czym tu opowiadać? To jest normalka, prawda? I zobaczcie, to można odnieść do wielu innych kwestii. I dlatego jedni są zdziwieni, że Jezus ich uznał, że to, co robili, było tak wspaniałe, że to ich praktycznie w jakiś sposób predestynowało do nieba. A drudzy stwierdzili, że co? Z powodu czegoś takiego ja się mam nie znaleźć w Królestwie Bożym? Ja oczywiście nie chcę powiedzieć, że te wszystkie inne rzeczy, jak przestrzeganie soboty i tak dalej, to jest nieistotne. Tylko tak mnie właśnie zdziwiło, że tuż przed tym rozstrzygnięciem, czy ktoś będzie zbawiony, czy ktoś będzie, prawda, potępiony, Jezus jak gdyby przywołuje na naszą uwagę takie zwykłe czynności, byśmy powiedzieli. Komuś dać wody, kogoś, prawda, nakarmić. Wiecie, dlaczego tak jest, mi się wydaje? Bo Jezus kiedyś w Ewangelii Jana wcześniej powiedział coś takiego. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli co? Jeśli przykazania głosić będziecie? Jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Dlaczego Jezus tak powiedział? Bo to są, tu chodzi o relacje. Moje relacje z Bogiem i moje relacje z ludźmi. Jeżeli moja relacja będzie taka, właśnie tak jak tutaj Jezus mówi, że ja kogoś tam nakarmię, napoję, komuś pomogę, kogoś odwiedzę, to o czym to będzie świadczyło? Że co ja mam w sercu do tego człowieka? Miłość. Wiecie, myśmy się nauczyli o miłości myśleć w kategoriach uczucia tylko. Jak mi serce szybciej zabije, to ja kogoś kocham. Ale jak czytam Ewangelię, to nie o to chodzi. Ja nie twierdzę, że to się kłóci, prawda, ale to nie o to chodzi. Jezus, Biblia kojarzy przede wszystkim kochanie drugiego człowieka z czym? Z działaniem dla jego dobra, prawda, z jakimś czynieniem czegoś, co temu drugiemu człowiekowi pomoże. I to jest właśnie bardzo istotne. Wiecie, dlaczego to jest takie istotne? Również? My jak patrzymy na kwestię zbawienia, to zazwyczaj oglądamy się do tyłu i mówimy, czy myśmy czegoś złego nie robili, albo czy nasze charaktery są takie, a nie inne. Ale pamiętajmy o tym, że my się mamy przygotować do sposobu życia, jaki będzie w Królestwie Bożym. Jeżeli ja dzisiaj uwielbiam jeść mięso, to co ja będę jadł na nowej ziemi? Jak Ellen White napisała, że zwłaszcza lud Boży nie będzie jadł mięsa w czasach ostatecznych, prawda? Jeżeli ja dzisiaj lubię pić kawę, to co ja będę pił na nowej ziemi, prawda? Jeżeli ja lubię się kłócić, oglądać telewizję, to co ja będę oglądał na nowej ziemi? Zobaczcie, Bóg chce nas przygotować do tego, co tam będzie, żeby to przejście nasze z ziemi do nieba nie było jakimś szokiem. Ellen White kiedyś napisała takie zdanie, że nasze ostatnie dni na ziemi powinny być takie jak pierwsze w Królestwie Niebios. Myślę, że jest w tym dużo, dużo sensu. Dlatego, moi drodzy, jeszcze jeden przykład może. Pamiętacie ubogą wdowę, która wrzucała do skarbonki? Zobaczcie, jak ją ocenili faryzeusze. Przepraszam, tak, ludzie oceniali, że faryzeusze wrzucali dużo. Dlaczego? No bo wrzucili dużo. Zobaczcie, jak u Jezusa, tu nie chodzi może o samo to, ile ona dała, ale ile jej zostało po tym, jak dała. Prawda? Bo dla Jezusa to było o wiele ważniejsze. Bo jak przyszedł faryzeusz i wrzucił, prawda, nawet dużą kwotę, to dla niego to, wiecie, to i tak dawał z tego, co mu zbywa. A jej nic nie zostało na swoje utrzymanie. I to Jezus pochwalił. I zobaczcie, czasami warto się zastanowić, w jaki sposób Bóg ocenia nasze działanie. Czy my oceniamy dobrze swoje działanie? Czy jest to tylko ocena taka, wiecie, tak jak wszyscy dookoła to robią? Czy warto by z Bożej perspektywy na to właśnie popatrzeć? I dlaczego chciałem poruszyć ten temat? Tak oczywiście pokrótce. Bo ja osobiście uważam, że chyba największą przeszkodą w mojej relacji z Bogiem, z właściwym postępowaniem, to jest mój egoizm. Ja chcę jak najlepiej dla siebie, prawda? Ja bym się najlepiej sobą zajmował. A Bóg chce czegoś innego. Bóg mówi, zajmuj się bliźnim również jak kim? Jak samym sobą. I myślę, że jest to bardzo istotne. I chcę się podzielić takim jeszcze na koniec takim doświadczeniem. Wiecie, wrócę jeszcze do mojego pobytu w Tanzanii.
W ostatnim dniu przed wyjazdem pojechaliśmy jeszcze na ten targ, który tam widzieliście. No i tam kupiliśmy różne tam rzeczy, tam awokada, nie awokada, jeszcze jakieś inne tam pokupiliśmy. I miałem trochę czasu jeszcze i tak się plątałem. I myślę sobie tak, kupię sobie jakieś ciastko. Co prawda w tych liniach lotniczych dobrze dawali jeść, ale myślę sobie na lotnisku, mieliśmy tam w Katarze trochę czasu, to sobie tam coś będę przegryzał. I poszedłem w jedno miejsce, tam nie mieli za dużo wyboru, oczywiście, to nie tak jak u nas w marketach, ale były jakieś takie herbatniki. Kupiłem 4 paczki takich herbatników. To były dosłownie grosze. Ale patrzę, przy tej pani, która sprzedawała, siedziało chyba 3 takich maluchów, nie? No i tak chyba Bóg zadziałał. No dobra, to jedno wsadziłem do kieszeni, a dałem 3 tym dzieciom, nie? Wiecie, jak ja zobaczyłem tą radość w ich oczach, poszedłem na następne stoisko, kupiłem chyba ze 20 tych paczek, nie? I znowu, gdzie jakieś dzieci, porozdawałem tym dzieciom, nie? Poszedłem na następnego stoiska, kupiłem znowu chyba ze 20 tych ciastek i znowu porozdawałem. I powiem wam, że mi to sprawiło taką niesamowitą radość. Oczywiście ja wiem, że to jest coś, co nie wiązało się z jakimś moim wielkim wyrzeczeniem, bo dla mnie to było tanie i nie musiałem się jakoś ciężko przy tym napracować. Ale tak sobie pomyślałem, zobaczcie, jak Bóg się cieszy, jak może nam dawać dobre dary. A czemu my się nie możemy cieszyć, dając ludziom innym, prawda, coś dobrego, coś, czego nie mogą się cieszyć? Potem już była taka sytuacja, że wiecie, grupka dzieci stała, jak już siedziałem w tym jeepie, stała i się tak patrzyli na mnie pytająco. No ale wiecie, no, nie mogłem wszystkich obdzielić, a po drugie trzeba już się było zbierać na lotnisko. Ale podaję ten przykład nie jako jaki ja to, prawda, jestem wspaniałomyślny, tylko podaję wam ten przykład, żebyście pomyśleli czasami, że o tym, że działanie dla czyjegoś dobra może naprawdę przynieść bardzo dużo radości człowiekowi. Nawet chociaż nikt o tym nie wie, ale pomyślcie sobie, jak kiedyś gdzieś w Bożym Królestwie ktoś przyjdzie i powie ci, wam, komuś z was, słuchaj, dziękuję ci za jakąś tam ulotkę, którą mi dałeś, a ty mi tam kiedyś tu pomogłeś, a to kiedyś tam i tak dalej. I być może, znaczy ja tak wierzę, że będą takie sytuacje, że zgłoszą się do was ludzie, o których może zupełnie zapomnieliście, ale coś dla nich zrobiliście, coś, co nawet dla was może niewiele znaczyło, a dla nich to był jakiś, prawda, milowy krok później w poznaniu Boga. Także moi drodzy, zachęcam was do tego, abyście pomyśleli czasami o pewnych tych naszych czynnościach, do których przyzwyczailiśmy się, takie jak właśnie dzień sobotni, jak dziesięcina, jak nasze pożywienie, abyśmy się zastanowili, co Bóg chce, znaczy w jaki sposób Bóg chce, abyśmy traktowali pewne kwestie. Że jednak pewne kwestie Bóg oddzielił, poświęcił, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I my jako lud Boży powinniśmy jednak te Boże postanowienia respektować. Amen.